Kameruje się. Cześć, to Sławomir. Cześć, Gajra. Kochani, witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj niezwykłe miejsce i jeszcze bardziej niezwykły gość, pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, witamy serdecznie. Witam, witam. Gdzie się znajdujemy? A znajdujemy się w Kamyku, na folwarku Kamyk w zasadzie dokładnie. To jest takie miejsce, gdzie mój dziadek miał łąkę, ziemię, a ja teraz zrobiłem takie miejsce, żeby można było się zrelaksować, odpocząć. Czy pomoże nam pan poznać to miejsce lepiej? No, oczywiście, oczywiście. W takim razie zaczynamy. Panie Zdzisławie, czy to jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło? No w zasadzie nie. W innym miejscu się zaczęło, a to dopiero był wynik tego zaczątku jakby. Jaka w ogóle jest Wasza historia? No, zaczęła się we Włoszech w 1911 roku. O, Panie! We Włoszech trwała, potem we Włoszech się skończyła i zaczęła tutaj w Polsce w 1991 roku, żeśmy zaczęli. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby otworzyć własną cukiernię? No, pomysł jest taki, że miałem dość tego, co robiłem, ponieważ zajmowałem się zupełnie czym innym. Ja jestem absolwentem AGH w Krakowie. No to od AGH do cukierki. Poważna uczelnia. No i zajmowałem się ciepłem, więc okay. Mówię, nie, jeżeli mam coś zmienić, to diametralnie coś innego i w zimno idę. I okay. zaczęliśmy robić lody. Okej. Okay. I taki pomysł, żeby z tymi lodami, z lodami poszła cukiernia, to jak to się zrodziło? Nie, to się zrobiło tak, że lody, a u nas lody się je tylko z reguły latem okay. I przyszła jesień, zima i co robić? I trzeba coś robić. No to żeśmy wymyślili, że trzeba robić cukiernię, też z doświadczenia włoskiego, bo też oni tam robili. Także tam żeśmy się wszystkiego uczyli, a tutaj robimy, ale tak, żeby smakowało Polakom. A dlaczego akurat Włochy? Skąd Włochy w ogóle? A Włochy dlatego, że siostra mojej żony jest żoną właściciela cukierni we Włoszech, okay. Konsonu. Proszę bardzo. Okay. Czyli rodzinne. Rodzinne powiązanie. Ale to jest ciekawe, dlatego że w latach 90. z tego co pamiętam, to w Polsce były dostępne może 3-4 smaki lodów, tak jest. A tutaj naprawdę bogactwo. I to był problem, ponieważ poszedłem do sanepidu, żeby zgłosić i że będę robił 30 smaków lodów. Pani z sanepidu za głowę się złapała, o nie, proszę pana. Też nie, jeszcze pan pewnie będzie robił zielone. Ja mówię, tak, z kiwi. Pani, w tym czasie. No, pani była po prostu zaskoczona, a już można było wszystkie składniki mieć, bo już się robiła Europa Otwarta i z Włoch ja mogłem to wszystko przywieźć. Także no, jakoś się to udało i nagle się pojawiło u nas 30 smaków, które były cały czas w ofercie i to się ludziom spodobało. No i od tego czasu 30 lat nas znają w tym miejscu. 30 lat, a bo długo trzeba było ich przekonywać do tego, że jesteście najlepsi Ja myślę, że niedługo, ponieważ założenie moje było od początku i do dzisiaj, że robimy w sposób naturalny, to znaczy jeżeli lody, to lody są robione z mleka, ze śmietany, super. A jeżeli z owoców, to z owoców, nie ma żadnego erzacu, tak to się super. Mówi, nie ma zastępstwa, prawda? Także to, ja myślę, że i to się zrobiło, a reklama praktycznie była taka z ust do ust. No, pantoflowa najlepsza. Tak jest, tak, posmakowało mu, tak. No to powiedział drugiemu, idź tam, warto spróbować. No i tak się to rozpowszechniło. I tu muszą przyjechać goście, to jest 15 km od Częstochowy. Tak. Droga dobra, wygodna. Jesteśmy w ogóle zaraz przy głównej, widać pięknie, że gdzie się zatrzymać. No ale wszyscy muszą praktycznie przyjechać, bo ci miejscowi, no to ilu ich jest tutaj, prawda? Ale wszyscy przyjeżdżają. I tutaj do cukierni, a też mamy inne cukiernie, których no, trzeba było stworzyć, żeby ludzie mieli większy dostęp do tych lodów naszych. A ja Państwu tylko powiem, że tutaj ruch jest faktycznie cały czas. Byliśmy tutaj od wczoraj i po prostu co chwilę ktoś podjeżdża, coś kupuje, więc naprawdę jesteście tutaj w okolicy jednak taką wisienką na torcie, można powiedzieć. No, ja tak siebie nie oceniam, nie oceniamy się my tak samo, bo musimy cały czas mieć pokorę, bo jak człowiek ma pokorę, to w ten czas jest, rozwija się, i ciągle musi szukać nowych rozwiązań, żeby to szło do przodu. A proszę powiedzieć, nie baliście się zaryzykować? W zasadzie to trudne pytanie, ja się chyba nawet nie zastanawiałem, ryzykowałem wszystko, bo jak żeśmy zaczynali, to wszystkie oszczędności, dom, który mieliśmy w zastaw, kredyt na 78%, to takie były czasy, tak. No, także
I to trzeba było, no trzeba było. To człowiek był młody, to zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Włoska fantazja. Czyli po prostu to... nie było, że się może nie udać. To no w ogóle nie wchodziło w grę. No tak. I w zasadzie w tym wszystkim najważniejsze, że spotkałem dobrych ludzi, którzy mi w tym wszystkim pomogli. I ci ludzie do dzisiejszego dnia ze mną pracują, bo ja mam pracowników, którzy mają staż pracy 28, wow. 29, 20. To jest, my jesteśmy rodziną, jesteśmy jedną dużą rodziną. Czyli faktycznie musimy tutaj się bardzo dobrze pracować, skoro tyle no, lat. Było tak, że niektórzy mi mówili, że szefie, w zasadzie to ja lubię przychodzić do pracy. O, to jest największy komplement. Także no, mówią, że jestem wymagający, ale pewnie dosyć konkretnie stawiam te zadania, że jakoś się daje radę zrealizować to, co się powinno. Panie Zdzisławie, za sukcesem każdego wielkiego mężczyzny stoi jeszcze większa, wspaniała kobieta. Jest. Proszę przedstawić żonę. No, proszę bardzo, to moja ukochana żona, z którą się znam ponad 50 lat, a w małżeństwie będziemy 50 lat w przyszłym roku. Nie kłócimy się. Nie kłócimy naprawdę? Się. Naprawdę? To jest niemożliwe. Nie. Naprawdę to znaczy, się nie kłócicie? Wymieniamy, to tak się nazywa, wymieniamy uwagi i swoje doświadczenia przekazujemy, prawda, co jest lepiej. No, ale latają u was czasami szklanki, czy nie? Bo jak my się kłócimy, nie, to nas szkło lata. Nie, absolutnie nie. My jest, jak coś, to kwituje. Wiemy to milczeniem i tak to pozycja. Widzisz, to w tej sprawie. Moi drodzy, na stole dzieło sztuki, a tutaj gościmy artystów, którzy wiedzą, jak takie dzieła sztuki przygotowywać. Proszę opowiedzieć coś więcej tutaj o tych wypiekach. Tak. Ciasto drożdżowe to jest ciasto, które jest zrobione takie według technologii, jakby Włoszech się robi panetonem. Mhm. To jest, różnica polega na tym, że ciasto drożdżowe robimy na drożdżach, które my sami hodujemy. To nie ma tutaj w tym cieście drożdży tych prasowanych. Czas tworzenia od momentu, kiedy zdecydujemy, że zrobimy takie ciasto do momentu, kiedy powstanie, to jest około ponad 70 godzin. Także dużo pracy i cierpliwości, ponieważ co 4 godziny trzeba podejść, odżywić te drożdże, przypilnować, kiedy one urosną i tak dalej, żeby nastąpił rozwój. A potem właściwa temperatura, właściwa pielęgnacja. No i wychodzi ciasto, które może i jest świeże ponad miesiąc. Ponad miesiąc. Tak, a nie ma żadnych konserwantów, nie ma. Wow. Gwarancją mamy tutaj taki znak, jeżeli to widać. Tak, jest jakoś tradycja. Jakoś tak, i tradycja znak. I brakuje nam jeszcze 2 lata, żebyśmy dostali europejski znak tradycyjnego produktu. To jest tylko kwestia czasu. Ale drożdże, które tutaj są użyte z tej własnej stacji hodowli drożdży, one powodują to, że one wytwarzają alkohol podczas pieczenia. I alkohol jest naturalnym konserwantem tego ciasta. Wspaniale. To jest tak jak wina, które też dojrzewają, prawda, i data ważności się wydłuża z tego powodu, że jednak ten proces naturalny jest zachowany w 100%. Czyli w tym cieście tak jest. Jeszcze oprócz, że tak powiem, ciast, jeszcze coś tam obok produkujecie? Gdzie no, produkujemy takiego. Bardzo, bardzo dużo produkujemy. Ale z procentami to jest, nie, z procentami nie. Bo jak się tak zastanowiłem, to od razu, a tu jest procent rzeczywiście, bo taką sensoryczną miarą tego, czy drożdże dobrze wyrosły, to jest to, że ten, kto nadzoruje te drożdże, podchodzi, rozrywa je, wkłada nos i jak czuje dobry alkohol, to znaczy mówi, okej, jestem na dobrej drodze, będzie dobre ciasto. Ale też, co tutaj jest ważne, że macie też logo Slow Food, czyli że jesteście w tym pięknym nurcie, gdzie trzeba usiąść i się ucieszyć i chwilą, i życiem, i tym, co się je, i je celebrować. Więc bardzo wam serdecznie gratulujemy, że też jesteście w tym nurcie i myślę, że to jest nam potrzebne słowem, żeby się usiąść, zwolnić i po prostu być. Ja to potrafię, to dla mnie nie jest żaden problem, bo tutaj problem jest z małżonką, która pędzi do przodu. Oj tam, panie Zdzisławie, ja się zastanawiam, czy jak właśnie jest przepis, czy ma pan taką tradycję, że zawsze żonie serwuje jakąś nowość, żeby oceniła smak? Żona już mnie nie lubi z tego powodu, bo mówi, Zdzichu, ty co chwila coś tutaj mi przynosisz, jak ja mam wyglądać? No wygląda. Nie, dla mnie problemem jest to, że ja nie wiem, co mam oceniać, bo jeżeli miałabym oceniać, czy mi to smakuje, no to oczywiście jest prosta sprawa, no bo to są jakby osobiste te doznania, prawda? Ale jeżeli jest to próba, taka próba fachowa ma być, no ja tutaj specjalnie nie czuję się takim fachowcem akurat w tej dziedzinie,
ale wiem, że na przykład mogę stwierdzić, że może lepiej by było, żeby ten krem był bardziej słodki, albo że powinno być go mniej, albo że powidła są odpowiednie, albo może lepiej inny rodzaj owoców tych powideł, prawda? Albo coś wymieszać, to ja tylko taką mogę poradę udzielić, no bo... No ale bardzo cenną. No bardzo tak. Cenna. Ja z piosenkami zawsze też przychodzę najpierw do żony. Tak, i wszystko cenzuruję. Wszystko cenzuruję, tak. Przechodzi jakby przez pierwsze sito i potem do procedury. Ale wygląda, że autor i cenzor bardzo dobrzy. Tak. To jest tylko ważne. Takiej cenzury sobie życzę w życiu. To jest ważne, dlatego że my jesteśmy wobec ciebie szczerzy, tak, prawda? Tak. I nie obrażamy się za żadną uwagę krytyczną, tylko to wszystko gra. I nie udajemy. Nie udajemy, bo niekiedy ktoś, żeby nie zrobić przykrości, mówi, że jest to dobre, a rzeczywiście nie jest dobre, prawda? Wy jesteście małżeństwem ile lat? No 50 prawie. Jeszcze sobie długa droga przed nami. W przyszłym roku 50. Tak. Przepięknie. Powiedzcie, czy na przykład ten biznes, który razem prowadzicie, który jest bardzo trudnym generalnie, jest, że jeszcze patrząc na wasze kierunki wykształcenia, gdzie jako młodzi ludzie zaczynaliście zupełnie inaczej. W innych czasach zupełnie też w innych czasach. Czy ciężko było jakby przez te lata też jakby, żeby i pracować i nad biznesem, i nad małżeństwem, żeby to wszystko się nie rozsypało? No były na pewno takie momenty przełomowe, w których trzeba było podjąć decyzję, ponieważ polityka nas do tego zmusiła i ekonomia w gruncie rzeczy, ale jakoś tak priorytetem była rodzina. Super. I ta dwójka dzieci, synów, którzy no, to było dla nas najważniejsze, żeby o nich zadbać, ich wychować i pierwsza sprawa, która determinowała wszystko, bo mieliśmy różne propozycje w latach kryzysu, żeby kontynuować swoje zawody, ale życie pokazało, że to się wiąże z wyjazdami częstymi, z emigracją być może, nawet czy czasową, i zrezygnowaliśmy z tego i życie ułożyło się inaczej. Ja myślę, że tu jest opieka siły wyższej, która spowodowała, że nam się udało, bo naprawdę było trudno. Myśmy w zasadzie, żeby uruchomić, ja pracowałem 14 lat w firmie państwowej i to, co miałem odłożone, to w zasadzie z prac, które trzeba było wyjeżdżać w wakacje i zarobić gdzieś na zachodzie. I to były te pieniądze odłożone i te pieniądze żeśmy wszystkie przeznaczyli na ten interes. Zapożyczyliśmy się, zrobiliśmy naszego domu. Praktycznie było wszystko zastawione, a kredyt, chcę wam przypomnieć, że w tamtych czasach, w 91 roku, to było 78%. Mam dokument z banku, to właśnie moim pracownikom pokazywałem, jak mnie zawiadamiają, że było 76, ale się zwiększyło na 78. Także tak to... 78%. No. Płytą dzisiejszego odcinka jest Śląskie Szlagiery 11. Ale generalnie z Akademii Sztuk Pięknych do Lodu Sukiennica to jest też bardzo daleka jednak droga. No my mamy wykształcenie akademickie, bo mąż jest po AGH. Tak, a po ASP. A ja jestem po ASP krakowskim. Wprawdzie mój zawód się właściwie przydał, dlatego że ja jestem po architekturze wnętrz i scenografii i potem 20 lat później syn skończył również architekturę, więc myśmy razem, wspólnie, on młoda krew, ja starsze doświadczenie, myśmy projektowali wszystkie nasze punkty, sklepy, targi, wystawy, dożynki, opakowania, etykiety, tego było cała masa. To się nazywa marketing współcześnie. Nie potrzebowaliśmy niczyjej pomocy. Myśmy sami to wszyscy robili, wspólnieśmy o wszystkim decydowali, dyskutowali. W zasadzie każda rzecz, która jest tutaj, to można powiedzieć, że przeszła przez nasze umysły, przez nasze pomysły. I to taka prawdziwie firma rodzinna. Stworzyła się, muszę dodać, i powstało, dlatego że mamy doskonałych współpracowników. Myśmy mieli, można powiedzieć, szczęście, że trafiamy na ludzi, którzy nam pomagają, z którzy z nami współpracują szczerze i oddanie. Ja, w tej chwili to można powiedzieć, że 3/4 załogi to jest ze stażem około 15-20 lat w naszej firmie. To jest wspaniałe. Niezwykle. Jest wspaniałe, ale jakby to, jak wspaniałe miejsce stworzyliście, w ogóle no świadczy to, że cały czas są kolejki u was i sobie rzeczywiście w ogóle nie zamykają od rana do nocy, jest cała masa ludzi. No to 20 lat temu, kiedy tutaj powstawał ten obiekt, wieś była bardzo uboga.
i w zasadzie można powiedzieć, że ta okolica tak trochę doszlusowała do tego poziomu. Ci, którzy jechali pod ten adres, bo wiedzieli, byli zaskoczeni, że to tutaj może być coś zupełnie innego i nowoczesnego. I to było takim fajnym doznaniem, że jednak pobudzało wyobraźnię, że można zrobić i w warunkach gorszych, i w sytuacji nawet takiej finansowej złej, i w takich ciemiężnych czasach tak. Można było zrobić coś takiego interesującego i to dla nas też było fajne. No. Nie, to nas nakręcało to w zasadzie. Nas że im trudniej, tym fajniej. Im trudniej, tym fajniej. A nagrodą było to, że ludzie przychodzili i ludzie chwalili i byli zadowoleni z tego, że to robimy, że oni mają możliwość kupienia. I do dzisiejszego dnia się tak dzieje, że my działamy w niszy. To znaczy, że my oferujemy zupełnie co innego niż te wszystkie duże sieci. My nie współpracujemy z tymi dużymi sieciami. Więc klient przychodzi do nas po rzeczy wybrane przez takie, które są nasze autorskie i są jakby autoryzowane naszą rodziną, bo w zasadzie to jest firma rodzinna, że to jest uczciwe i że to jest prawdziwe, prawda? Ale żeby też jakby wejść w ten rodzaj firmy, musieliście się też specjalnie dokształcać. To znaczy, ja całą wiedzę na temat cukiernictwa zdobyłem we Włoszech i na różnych innych dokształcających kursach, które, bo nie jestem z wykształcenia po szkole gastronomicznej, czy takiej, która mnie nauczy. Ja jestem ale cukiernik jakby... już. Ale miałeś zawsze ten talent. Miałeś talent, no i pasję pamiętam, miałem, tak. Że miałem. Zawsze lubił coś ugotować, lubił upiec, miał dobre poczucie smaku. Umiał dobrać, umiał rozpoznać nawet smaki, podzielić produkt na różne poszczególne smaki. To jest, uważam, wielka zdolność, żeby można było coś, czegoś takiego dokonać, bo to jest w takim zawodzie potrzebne. Bardzo. I to też nie brało się z niczego. No. A pamiętacie tę pierwszą podróż do Włoch? Właśnie jak już wiedzieliście, że chcecie sprowadzić te smaki. Oj, pamiętamy, proszę pana. Bo jechaliśmy polonezem, żona miała na szyi woreczek z wszystkimi naszymi oszczędnościami, wszystkimi jakie były. Myślałam, że myśleliśmy, że wystarczy na więcej, a wystarczyło na minimum. Po rewitalizacji 20-letnią maszynę. Jedną kupić, a drugą na nic konieczną, nie wystarczyło. A drugą konieczną trzeba było pożyczyć i całe szczęście, że babcia i dziadek, którzy byli we Włoszech, pożyczyli nam na tą drugą maszynę i myśmy to przywieźli na przyczepce takiej. Tym polonezem. Za tym polonezem jechaliśmy z Mediolanu 36 godzin. No, także tak to wyglądało. Także trochę wspomnienia. Pamiętam, że 10 km przed Częstochową musiałem się zatrzymać i przespać, bo inaczej bym nie dojechał. Tak byliśmy zmęczeni. Musieliśmy porzucić naszą dawniejszą pracę, nasze zawody i zająć się zupełnie czymś absolutnie nowym. I zrobić to dokładnie, z sercem, sumiennie. A którego z was to był pomysł? Pomysł był rodziny włoskiej. Okay. Bo oni, będąc tutaj gośćmi, powiedzieli, że ten kraj... Potrzebuje czegoś, tak. No i zaproponowali. I że w naszych zawodach nie doczekamy się jakby efektów. No. Lata całe muszą minąć. To były czasy, w których powstała pierwsza farba emulsyjna biała. No tak. No. Projektowało się z desek sosnowych, które nie były dobrze wysuszone i żywice miały sobie. Na ścianach się układało wykładziny. Wykładzina dywanowa, bordo i zielona. Naprawdę to były takie czasy, to nie było wcale dawno. I nie było praktycznie niczego. I jeżeli ktoś przyjechał z zachodu, z innego rejonu, gdzie wielka sztuka, jak Włochy, prawda? No, wielkie dziedzictwo, to zobaczyli, że no tutaj to no nie damy rady. To może spróbujcie zrobić coś, co się przyda. I to był tak w zasadzie taki pomysł, w którym oni mieli doświadczenie. I oni z tego zrezygnowali, bo się zestarzeli. I już nie mieli siły dalej tego ciągnąć i pracować i byli bardzo ucieszeni, że nazwisko Consoni i do tej pory ci, którzy żyją jeszcze i pamiętają te nasze początki, to są bardzo szczęśliwi z tego, że my żeśmy jakby wynieśli tę rodzinę na jakieś wyżyny, bo ta firma, w gruncie rzeczy ta marka wróciła 17 lat temu z powrotem, tam skąd się wywodziła. Więc to jest takie koło się jakby toczy, zamyka. My jednocześnie pomagaliśmy im
bo służyliśmy pomocą i logo nasze, i doświadczenia, i opakowania. Wszystko się odbywało na zasadzie takiego koła zamachowego, które jest wróciło? Pomocne. Wróciło. Też wróciło. Od was już. Tak. Już to jest, inne. A to jest takie przepiękne, z jaką w ogóle pasją o tym opowiadacie, że macie ten taki błysk w oku i to jest tak po prostu cudne. No bo to jest taka sama radość właściwie, że robi się coś po coś, że nie jest to na marne, no, że jest to dla ludzi to robimy. A wiecie, dla ludzi ile radości dajecie ludziom, ile dzieciakom, jak te lody przyjmują, ile ja po prostu miałam sura trochę próbując te wszystkie smaki, może to jest jakaś afera po prostu smakowa. Ale nie dajemy tyle radości, co pan Sławomir. Myślę, że jeszcze więcej. Daj Boże, żebyśmy też przez 30 lat się dopracowali tylu ucieszonych i radosnych ludzi, co u was. No mamy nadzieję, że nie mamy takiego tłumu, ale mamy gniazda w domach, gdzie ludzie do tego wracają. U was się tyle osób przewija, że to jeszcze spokojnie i jeszcze jak wasi synowie to przepięknie dalej poprowadzono i to jakby się rozwijacie, bo to, że jest cukiernia i to, że oprócz cukierni, że są też pewne wytrawne, wspaniałe rzeczy, których my już skosztowaliśmy tutaj, to jest jedno, ale jak państwo to dalej rozwinęli, to zobaczycie to w następnym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.